Dobra, dobra, idziemy do cyckowego cyklonu. Cyckowy... cycowy cyklon, o! Dobra, dobra, powiem tak, u mnie podium wygląda tak. Od trzeciego do pierwszego miejsca. Peko, Tanaka i Nagito. To sobie mówiłeś. Dobra, idziemy do e-booki. A e-booki jest na którym? E-booki jest chyba na czwartym. No to nieźle. Ale powiem ci, że ona jest bardzo lubiana przez fandom. No bo jest jebnięta. Na co tam? Chcesz coś porobić z e-booki? No. Nauczy się grać na ukulele. No to pobijamy się z e-booki. Mam ukulele. No ona problema! Zacznijmy otwarcie gadać o rzeczach. Dobra, spędziłem ten czas z e-booki gadając z nią otwarcie o rzeczach. Nie no, w tej wersji jest super. W tej wersji jest super, nie? No to jest chyba najlepsza poza. Jeszcze lubię tą pozę, jak ona taki język wywala i przymyka oczy. Oczy. Oko, czy jakie te promienie wypierdalają z tych z gęby? Czy jakieś no, inne, dobra. Fajna, ale najmniejsza moja ulubiona jej poza to, jak ona ma ten wydłużony nos. Mi to tak nie pasuje trochę. No właśnie, to jest takie trochę wzięte z dupy, mam wrażenie. Znaczy, nie wiem co poeta miał na myśli, znaczy to są Japońcy, także... A jeszcze ma fajną pozę, jak ona świruje. Pijana to wszystko. Jupi! O to chodziło? Jedno... Aminemaru, do miecza, znaczy się jedność! Znaczy, to jest to? Tak, a nie, nie. Jak ona ta, toczy pijany spyska. To jest ta druga ulubiona poza? Nie, nie, w sensie, że też fajna. Mówiłeś, Jęzor. Nie, Jęzor to jak ona zamyka jedno oko, mruga i ma, i tak na bok jej ten... A dobra, jedzie. Wiem, dobra, okej. Okay. Jeszcze pewnie zobaczył. Super! Właśnie mówię... dokładnie tego potrzebowałam w tej chwili. Aminamaru, do American Clangera. A co z poprzednim American Clangerem? Dobra, zacznijmy posiedzenie klubu. Hmm. Nie śpimy, już piąta, pijemy. Czekaj. Klub... A, czyli ona była... Czyli ona tak na serio z tym klubem. Dobra, dzisiaj zaczniemy z badum dish! Czyli bitu ćwierćnutowego. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz. Dobra, jedziesz. Racing? Racing? O, właśnie ta poza, Ha! Racing? Myślałem, że na czarodziejek jest księżyca w sensie. Dobra, Niko rozbo, dalej, idziemy z tematem. Racing? Racing? Racing! A co to ma do muzyki? No kurwa, że tak! Jeżeli chcesz się prawidłowo uczyć teorii muzyki, trenuj po prostu wybijanie rytmu, tak jak powinieneś to robić. Ha, to taki racing chodziło. Muzyka jest naszym językiem, wiesz? Znaczy też ma swój język, nie? A, też ma swój język, wiesz? Tak jak matematyka. No, językiem muzyki są kurwa nuty. Zawsze miło słucha się muzyki, która zaadresowana, która... Co? Cześć, co ona tu ma na myśli? A, zawsze miło się słucha muzyki, która przylega do korzeni teorii muzyki. W sumie mam do ciebie pytanie, tak jak o tym wspomniałeś, to jako do czegoś, co ma związek z muzyką, to mam do ciebie pytanie, bo e-booki się no, chyba tego nie dowiem. Co to są kurwa nuty? No, znaczy nuty to jest zapis... Nie, ja pytam który... o kurwa nuty. Kurwa... Bo jest coś tak... Bo nie wiem, czy wiesz, ale jest coś takiego jak kurwatura. Kurwatura, no to pewnie to jest... Czekaj, co to było? Zakończenie pastorału. To nie wiem, to... Takie spiralne. Ewentualnie znaczy... kiedyś tak się mówiło ogólnie na pastorał. Biskupia kurwatura biskupia. Ty, ale wyobrażasz sobie, jakby dzisiaj to brzmiało? Podnieś swoją kurwaturę. Znaczy nie o to chodzi. Znaczy nie chodzi, że ten pastorał, co nie? Ale wyobrażasz sobie, kurwatura biskupia. To już wyobrażasz sobie taki budynek z tyłu kościoła.
To mi się przypomniało, że kiedyś szlachcice u pasa mieli srebrne kutasy. W ogóle wiesz, czym można byłoby nazwać kurwaturę? No. Bo w niektórych krajach jest coś takiego, że właściwie prostytucja jest nawet chyba nawet nie tyle legalna, co wręcz urzędową jakoś ogarniana urzędowo. To taki urząd do spraw prostytucji i ten no. I usług erotycznych można by nazwać kurwaturą na przykład u nas. No nie wiem, no ja słyszę. W sensie. O, złabłyśmy partię za wprowadzeniem legalnej prostytucji. Ale to ma sens. Przynajmniej wiadomo, że jak ktoś idzie na prostytucję, jak ktoś... Bądźmy, faceci też mogą, co prawda, no to tak jakbyśmy na pielęgniarkę faceta wzięli, ale... No, generalnie o to chodzi. Jak idziesz na prostytutkę, no to przynajmniej w takim wypadku urzędowo i tak dalej musiałbyś iść do tego urzędu i tak dalej, jakieś tam badania, książkę sanepidowską sobie ogarnąć, musisz mieć ważne badania, żeby ludzi nie zarażać i tak dalej. I to by miało sens. Może byłyby nawet, nie wiem, jakieś... Może by otworzyli technikum kurwacyjne, czy coś. To by miało sens. Byłaby jakaś porządna przecież jakość usługi w takim wypadku. Znaczy wiem, że chyba w renesansowej Italii to prostytucja była jakoś regulowana przez zarząd miasta. W Niemczech jest jakoś, no też chyba. W Niemczech jest chyba regulowana, no, w Holandii chyba też. Ja słyszałem, że podobno w Polsce prostytutki są rejestrowane przez policję, mimo że jest podobno nielegalna prostytucja w Polsce, nie wiem. No, kiedyś coś tam czytałem na ten temat. Znaczy to może być na takiej zasadzie, że no niby jest nielegalna, ale przemykamy na to oko, bo mamy, nie wiem. Są pod obserwacją, w sensie coś takiego, na takiej zasadzie chyba, nie wiem. No tak, no bo weź pod uwagę, że do takiej kobiety nie wiadomo kto przyjdzie, jak się jej zacznie dziać krzywda, no to policja musi, jak ktoś będzie próbował ją zamordować, to policja musi interweniować, bo morderstwo nie jest legalne. O, i to z drugiej strony, no wyobrażasz sobie coś takiego przy legalnej opcji? Znaczy okej, zawsze znajdą się jakieś wariaty, ale to na takiej samej zasadzie można... Nie wiem, mam wrażenie, znaczy, że liczba wariatów by się była wtedy była ograniczona. Znaczy, gdyby to było legalne tak w pełni, to po prostu w lokalach byłaby ochrona. No o. Znaczy tak, to też jest ochrona, ale no... Taka trochę kiepawa mam wrażenie ta ochrona i w sumie... Nie wiadomo, kiedy z ochroniarza zmieni się w klienta i to takiego trochę jebniętego, no. Pełna napięcia i gęstej atmosfery cisza. Po której mówię to. O czym my w ogóle kurwa gadamy? Nie wiem, wszystko zaczęło się od tego, że zapytałeś mnie o kurwaturę, a ja pierwsze słyszę, szczerze mówiąc. A propos kurwatury, bo w sumie jak tak się zastanawiałem nad prostytucją, czy jakby była legal... Dalej. Dobra, jedźmy już dalej. Zostawmy ten temat. No ale jakby ktoś z rządu to oglądał, to takie do zastanowienia, okej? No. I będzie łatwiej sprawić, żeby ludzie czuli bit. O właśnie! I wtedy ludzie poczują naprawdę bit. Ja pierdolę. Zakładamy partię. Z wyrolu. Znaczy ja jestem za tym, żeby założyć partię. Problem polega na Szymek, tym, że... Szymek, ciupciak, wchodzę w to. Problem polega na tym, że będzie problem, żeby wejść do Sejmu, chociażby z 5 mandatami. Z tym trzeba jakoś dobrze wejść, nie? Zdobycie jednego to będzie cud. Zdobycie jednego ma... Znaczy mandatu. Musielibyśmy wejść do Sejmu, mieć 5% co najmniej poparcie. Tam jest jeszcze tego system Donta, więc musielibyśmy mieć 5% poparcie. No ale wiesz, będziemy mogli tak, nawet gdybyśmy zgrali te marne 5%, no to w tym Sejmie będziemy mogli zrobić to, co sędzia piłkarski oglądający mecz w telewizji, że będziemy mogli sobie nagwizdać. No, dobra, dalej. Boże. Już widzę te komentarze, Drakon na prezydenta. Albo marszał na prezydenta. O, dobra, to ty będziesz prezydentem, ja wezmę takie premiero. Dobra, może być. Porobione. No po prostu będę podpisywał wszystko, co tam mi dasz. No. Można. No. No co się tak to nas patrzycie, jakby to się czymś różniło od tego, co jest teraz. Dalej. Ale i Bułki nie dba w sumie o to aż tak bardzo. No właśnie, prostytucja jest prostytucją, więc nie ma co się tym przejmować, nie? Dlaczego zacząłeś gadać o prostytucji w momencie, kiedy gadamy z nią i jeszcze robi tą minę?
Jej się nos wydłuża. Nie wiedziałem, że ona taki japę potrafi rozszerzyć. W tej chwili mi kogoś przypomina i to chyba nawet znowu z muminków. Co ja mam z tymi muminkami? Wiesz co, tak tu w mumink było kilka postaci. Wiem, że Buka taki potrafiła taki a ten właśnie. Ale miała taki szeroki rozwój. Nie. Dobra, zlećmy dalej. Ona to mi najbardziej mało mi przypomina, tylko nie jest wredna. Znaczy no bywa, chyba. Dawaj, ciśnij! No to zakładamy partię. Dobra. Partia, rozumiem, że partia tramwajarzy i kolejarzy. Czemu tramwajarzy? Nawiązanie do wiodowych lat. Aha. Był odcinek, że Karol Krawczyk założył partię tylko po to, żeby położyć łapę na mieszkaniu służbowym. Dobra, dalej. Co tu się odpierdolił? Nie no, będę mieć bekę, jak będę to montować w tym momencie. Dobra, dobra, ustalmy, mam nazwę. Partia programistów, PP. I chuj. Bym powiedział może, że PPP nawet, ale to partia programistów i prosty, żeby to się pasowało do programu, ale no... Program o prostytutkach, programistów... Pepip. Jakbym zrobił PPP, to by było, że szargamy czyjeś uczucie, to może lepiej. A PPIP w sumie było też, by to było dobre w sumie. Jest PPPP na przykład kiedyś było. Dobra, pozwól, że później ustalimy, czy będziemy narodowościowi, czy lewaccy. Teraz lećmy dalej. Chyba bardziej lewaccy, bo to by była partia postępowa. Zawsze możemy iść w stronę narodowego socjalizmu. O, wiem. Zrobimy PPPP. Polska partia przyjaciół piwa. Partia programistów, która wyznaje narodowy socjalizm. Tego jeszcze nie było. Co nie? Znaczy, możemy jechać na opinii i zrobić PPPP. Postępowa partia programistów i prostytutek. Dobra. Dalej! Żeby... Nie wiem, czemu... Znaczy... Drakonie, nie musi być co kwestia komentarz obfity w czterech zdaniach. Nie to, że mi Buki coś narzuca, ale narzuca, bo zmusiła mnie, żeby biegać pięć kółek wokół wyspy z jakiegoś powodu. To bym się spodziewał, nie wiem, po Akane. Albo Asahinie, której tu nie ma, więc po Akane, ale no. Albo Nekumaru, o, też by bardziej pasował. A potem byśmy robili to. Dalej. Hello! Gościu, to było zajebiste, Hadzimie! Chyba mamy jeszcze jedną wyborczynię. Ja bym bardziej nazywał fanką, ale dobra. Wyborczyca. Nie. Jak możesz być... Skąd masz to ADHD? O czym ty gadasz? Co ty gadasz? ADHD. Zespół napobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Zespół napobudliwości w klasyfikacji jako zaburzenia hiperkinetyczne. Zespół neurorozwoju... Dobra. Bo się zaczyna miankować coś. Baw się. Nie ma opcji, żebyśmy mogli przejść przez występ na żywo, jeżeli coś zjebiesz przez coś. Jeżeli odjebiesz coś takiego jak to. No to ma sens. Czyli ty zazwyczaj tak trenujesz przez cały czas? Nie muszę za bardzo trenować, po prostu... Znaczy nie robię tego na treningu, po prostu mam takie... Buki ma takie hobby. Po prostu lubię zapierdalać. To do niej pasuje. Myślałem, że to jest jakiś trening, żeby nauczyć się jakiejś teorii muzycznej czy coś.
Żeby wyrobić nogi do grania na perkusji. No. Przypomniał mi się ten odcinek z Brickleberry, jak się tam Denzel uczył jeździć na łyżwach. Ja pierdolę. To było dobre. Potem się okazało, że to jest jakiś chory psychicznie gościu. Nie bez powodu, nie bez powodu mówią mi, gdzie kurwa jestem Weevee. Polecam 11 na 10. Dalej. A Paradise Pili... Lubię, jak lubi to miał. Nie obejrzałem no, całego. No, fajne. Czekaj. Również jak gram jako jednoosobowy skład i jednoosobowy i jako jednoosobowa gra w chowanego? Co? To jest kurwa zajebiście zabawne. Dużo fauna. Miałeś kiedyś sama w Berka? Ty, ale zdajesz sobie sprawę, że ona nie może siebie znaleźć? No bo się nie widzi. No to musi do lustra, no do lustra musi. Ale jak gra w zaklepane? No to chuj. No to jest wtedy problem, bo się musi zdecydować, czy najpierw będzie raz, dwa, trzy za siebie, czy że zaklepane. Musi najpierw momentu. Zdecydować i w zależności od tego to wygrywa, czy przegrywa. Znaczy właściwie to nie wiadomo, czy bo jeśli złapie siebie, no to wygrywa, ale jeśli się zaklepie wcześniej, no to wygrywa, czy przegrywa. Bo się zaklepała, więc nie dało rady się złapać, więc... Dalej! Czy ty kiedykolwiek... Dobra, weź już to zdanie, bo już widzę, że zjebie. Znalazłeś kiedy... Clover to koniczyna? Ty faktycznie. Myślałem, że to takie dobra. Imię. Ty kiedykolwiek znalazłeś ośmiolistną koniczynkę przy rzeczce? Nie wiem, przy ujściu... Myślałem, że to tylko takie imię. Ciekawe, czy ktoś zgadnie, z czym mi się skojarzyło od razu. Ja zgadnę. Mam mówić? Dalej. Dalej. To z pewnością jest zajebiście trudne i nie mogłem nie mogę znaleźć żadnej z tych. Idź do Nagito, on ci znajdzie 5 takich. No to kurwa. To nie może dlatego, że 8 listy koniczyny nie istnieją? Nagito, potrzymaj mi piwo. Pewnie ma już 10 w pokoju takich. To się nadaje na mem po prostu. Ośmiolistne koniecznie nie istnieją. Nagito, podtrzymaj moją nadzieję. Dalej. Również zabawna jest gra, która nazywa się Will I Get There. Jest zajebiście frustrująca. Jest super nagrzewająca. Wciągająca. Nie wiem, czy jest w ogóle taka wersja gry po polsku, więc dobra, sprawdzę. Dobra, to ja w sumie też sprawdzę. Nieważne, dalej. Chuj. Ebooki zapomina dużo różnych rzeczy naprawdę szybko, więc próbuję sobie pisać karteczki przylepne odnośnie ważnych rzeczy. Ale jak grałem w tą grę, to poszłem po prostu już bez myślenia o czymkolwiek. To jest tylu. I kiedy to zrobiłam, niespodzianka, nieważne jak długo była na zewnątrz, nie wróciłam do domu. Nie mogłam trafić do domu z powrotem. To bardzo w jej stylu. Bo po co myślałem, że to zabawne. Myślałam sobie o jakichś miejscach rzeczach cały czas i... I po tym jak wzięłam pełno różnych skrótów i jakichś tam ukrytych ścieżek. Potwornie w jej stylu. Przypomniał mi się ten najdłuższy skrót z Raymana. O Boże. Zwykle kończę tam, gdzie nie byłam wcześniej. Pewnego dnia obudziłam się na jakiejś łodzi rybackiej, o mało co nie skończyłam w jakimś obcym kraju. To zajebiście w jej stylu. W sumie, gdyby mieszkała w Szczecinie, to pewnie by codziennie by sobie trafiła do Niemiec, bo się zgubiła. No kurwa. Bo by nie zauważyła, że kraj się skończył. Ale czasami spędzą też czas na relaks też.
sumie to się nadaje na scenę, co nie? Że idzie sobie dwóch gości w jakimś tam, nie wiem, że sobie... Zrobili sobie taką wycieczkę krajoznawczą, czy coś w tym stylu, jakiś gościu ten nagle tak patrzy. No i masz, skończyła się. Co się skończyło? Woda? Co się skończyło? Woda? Nie, no to co? Polska nam się skończyła. Jesteśmy w Czechach. Ale Maryśka nam się nie skończyła. Nie, no to wyciągnę. Dobra. Tutaj nam nic nie zrobił. W sumie to... Właśnie słyszałem, że Czechy są dosyć... Jest krajem, gdzie obywatele mają dosyć dużo swobody. Dobra, dalej. No i już przetłumaczyłem to. Dobra. Pewnego dnia obudziłam się rano z... Zajebiście... Czekaj. Zajebistą tęsknotą do widoku gwiazd. Trzeba było się w nocy obudzić. Albo z zajebistym pragnieniem obudzić. Więc po prostu poczekałem cały dzień, dopóki gwiazdki się nie pojawią. W sumie się pojawiły. Jedna, ale taka zajebista. Pekujama peku się pojawiła. Nie, no myśli słońce, ale co kto woli. No mówię, w słońce moje. Wszystko się zgadza, nie wiem o co ci chodzi. Znajdź ty sobie dziewczynę w końcu, co? Mamy klub szermierki przecież u siebie. Ale nie mamy klubu kendo. To jest problem. Musi wystarczyć, może kendo też tam mają, nie wiem. Znaczy się, kendo jest chyba bardziej skuteczne, bo w szermierce jest pełno zasad, w tej takiej naszej klasycznej, że na przykład nie wolno robić młynków. Więc jeżeli ktoś zrobi młynek, no to już z nim nie wygram. A to nie ty masz robić młynki, tylko ona chyba, nie? Czy ma ich nie robić? Młynek ma zrobić mój przeciwnik, mu przypierdolę z całej siły babusowym mieczem. Dobra, ustalmy raz na zawsze. Czy dziewczyna, którą chcesz mieć, musi umieć robić młynki, czy nie musi umieć robić młynki? Znaczy, ma umieć robić młynki, czy nie ma umieć robić młynki? Wiesz co, bardzo chętnie bym ci teraz wyświetlił moją listę wymagań odnośnie przyszłej żony, ale obawiam się, że zanim dojdziemy do 35 punktu, już będzie druga w nocy. Więc może kontynuujmy. To rozpisz mi najwyżej, rzucę w post produkcji. Będzie sobie lecieć w tle. Wrzuć po prostu zdjęcie Taylor Swift i wystarczy. Nie no, żartowałem tylko. Nie przesadzajmy już. Od czego mamy gimpa? Zrobię zdjęcie Taylor Swift, która nakurwia w kendo. Znając ciebie, wstawisz tutaj zdjęcie peku, Asahiny z twarzą peku. Noż kurwa, nie musisz mnie namawiać. Czyli nie musi umieć robić płynków. Ona chuj mi to. No bo Hita chyba... No dobra, czyli... Znaczy mi bardziej chodziło o to, że ja chcę się nauczyć tak wywijać się w kendo, że jak przypierdolę bambusowym mieczem komuś w pyt, to on zrobi młynek. Wtedy to zrobi helikopter. Dobra, wlećmy dalej, bo naprawdę... No bo teraz to przypominamy Cevallion, który po prostu 8 kwestii dalej i przerwa na jakieś 30 minut, bo trzeba się pogadać o różnych rzeczach. Dobra, nie ma opcji. Nie umiem nadążyć za tym, co oni mówią. Znaczy, co ona mówi. My też nie przejmuj się, Hajime. Również... Dobra, jak e-booki chyba i my zaczniemy gadać, to chyba w życiu nie przestanie. Albo oni. Ale przestała. Ja pierdzielę. I my też. Znaczy, my nie możemy przestać gadać, bo w sumie chyba o to chodzi w tym let's playu, żebyśmy gadali. Dobra, przyspieszmy odrobinę tempo. Odrobinkę tylko, bo już jest za 7 minut 11. Dobra, potem jak zostałem zbombardowany... Znaczy, zostałem bombardowany dziwnymi tematami, byłem zmęczony i wróciłem do pokoju. Ja mogę nagrywać do drugiej w nocy. Po mojej stronie problemu z tym nie ma. Dobra. A czy żeby mieć jasność, to ty chcesz szukać dziewczyny, w sensie chcesz iść na tą szermierkę, czy po prostu
iść tam i szukać dziewczyny, która umie szermiarkę, bo to jest różne. Zacznijmy od tego, że chwilowo nie szukam, ponieważ mam za dużo pracy. I nie mam czasu myśleć o takich rzeczach nawet. Mhm. Uroki bycia programistą w firmie, która ma... Kto ci poda szklankę wody? To znaczy, to są uroki bycia programistą w firmie, która ma zespół składający się z 5-6 deweloperów. Przepraszam, kto ci poda szklankę wody na star programistą? Kupi se robota, zaprogramuje, będzie podawać. Co? Dokładnie, dalej. No. Robi się w ciemno na zewnątrz, jest już noc i... Chciałbym ci przypomnieć, Drakonie, że jesteś o jakieś pół roku młodszy ode mnie, więc ty będziesz mi ją podawał. Przez pół roku będę musiał pracować na emeryturę, na tego jebanego lenia. No super. Super perspektywa. Najgorsze pół roku w moim życiu.